już przygotowywano w związku akcję 1001 Frontbok, operację 1001 Frontbok. Ja uważam do dzisiaj, cokolwiek by o tym wszystkim nie powiedział, naprawdę, i o PRL-u, i o tym okresie, i o tym harcerstwie, i o tym przymiotniku socjalistycznym, cokolwiek by o tym wszystkim powiedzieć, że ta operacja 1001 Frontbok to było genialne przedsięwzięcie w skali światowej. Tam młodzi ludzie tylko pod okiem, bo była harcerska rada, która funkcjonowała i która autonomicznie, samodzielnie podejmowała decyzje. Odbudowała miasto, które w 83% było zniszczone przez Niemców. Przez Rosjan, prawda, bo jak Niemcy się wycofali, to oni tam walili potem. Jedyne, co tak naprawdę zostało, to było wzgórze katedralne i na szczęście tego wzgórza nie naruszono, bo to był ten kościół, z którego Kopernik przeprowadzał swoje najistotniejsze obserwacje i on był kanonikiem frontborskim przecież. Więc to, co tam zrobiono, naprawdę to było fantastyczne. Wtedy harcerstwo jako związek zaczęło wiązać się z resortami. Tam zafunkcjonowały bardzo dobrze stanice resortowe. Jak Frombok się skończył, jak już rozdano ordery, powieszono wszystko i kiedy zapadła decyzja o tym, że zaczynają się Bieszczady, rok 1974, akcja pilotażowa, to Bieszczady organizowano bardzo podobnie jak Frombok, tylko na o wiele większym obszarze. Tam te stanice były bardzo blisko, bo front robu był jeden, szło się do miasta, jedni marowali, drudzy budowali, trzeci tynkowali, czwarci robili archeologię wokół wzgórza, coś tam, każdy miał swoją działkę i to robili, później wracali z powrotem do swoich obozów, które były bardzo blisko siebie położone. W takim razie wszystko to było łatwiej weryfikowalne, bardziej można było sztab oceniać funkcjonował, efekty. Tak, sztab funkcjonował w stanicy Pytotekowskiej. Ci, którzy stali na czele sztabu, naprawdę byli głęboko zaangażowani w to, co robią i kompetentni przede wszystkim.